I przy okazji amunicję przyda się na pewno. Mam nadzieję, że hydrotank nie jest w stanie się wyleczyć, bo trochę słabo by było. Nie, z tego co widzę on się nie leczy, więc... Tyle dobrze. Okej, okay. W sumie na polskie to ten hydrotank nazywa się hydratank, nie? Tak jakby ktoś, nie wiem, był interesowałby się, chociaż ja bym osobiście na to powiedział wydratank, bo to autentycznie jak jakaś taka wydra wygląda. Kurde, no nie gadaj! Oj, dawaj, dawaj, construction bomb. O, o, jeszcze tego tutaj. Dobrze, w dobrym momencie chyba tego użyłem. Jezus Maria, jeden hydratank został zniszczony, ale teraz kurde następnego trzeba będzie. Ja pierdziele, no ja bym się cieszył, gdyby to był pierwszy i ostatni, no ale... No niestety, no takie jest życie, no znowu w życiu mi nie wyszło. Muszę znowu napierdzielać hydrotanka. Ja pierdziele, ludzie, zabierzcie mnie momentami stąd, bo ja dostanę czasami pierdolca. Nie no, dobra, róbmy to, serio, bez żadnego tutaj, kurde, śmieszkowania. Lecimy teraz na poważnie, szczerze, kurde. Powaga, kurde, turbo powaga! Widzę, że tutaj na samym początku się ktoś tu pojawił. Fajnie, fajnie, nie powiem, że nie. Ale warto na początku zebrać amunicję i wtedy przejść do konkretnego ataku, ponieważ musimy mieć konkretny plan działania, gdyż... No jeżeli nie będę miał żadnego planu działania i będę robił wszystko na pałę, no to sami wiecie, jak to się skończy, no. Nie oszukujmy się. Dawaj, dawaj, dawaj. Dobrze! Dobrze, 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 fest! Elegancko! Dobrze idzie nam, nawet. O! Unikaj ognia! Dobrze! Ja lecę się podładować, ponieważ, kurde, krytyczny stan, nie powiem, że nie. Oczywiście jak najwięcej amunicji. Zawsze amunicja mile widziana. I raz jeszcze, jedziemy z koksem. Dobrze! Elegancko, została tylko już ostatnia głowa. Dawaj, 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 dawaj. Dasz radę, będzie dobrze. Nikt ci nie przeszkodzi. Dobra, kurde, przeszkadzają ci, frajerzy. Niu, 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 w pierdzielu nie chcę, niech, nie, 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 nie. Boże święty! Ja pierdzielę, czemu tak? Twórcy, why? Czemu mnie tak w taki niekomfortowej sytuacji postawiacie, no? God damn it! Nice work! Dobra, po nim. Udało się! Okej, możemy użyć Fusion Turret, okej. A, teraz będziemy napalać działka. O kurde, normalnie. No Jack. No Jack, Jack jedynka, dwójka i trójka mi się teraz przypomina, dosłownie, autentycznie. Ale to dobrze, bardzo mi się to podoba. Więc dobra, kogo ja mam dokładnie unicestwić? Tak, tych muszę unicestwić, okej. Musimy ich... 40, kurwa, jest ich
40, przepraszam, że dopiero teraz zwróciłem na to uwagę, ale autentycznie. No kurde, zobaczcie na to, 40, kurde, 40. O, tutaj dwóch naraz się rozwaliło, fajnie, nie powiem, że nie. No to w sumie, korzystając z tego, że ja tylko bawię się na razie w niszczenie samolotów i nic szczególnego się tutaj nie dzieje, to zadam wam pytanie, co tam u was ciekawego leci? Jak tam u was? Bo obecnie u mnie jest bardzo piękna pogoda, jak zresztą chyba na samym początku wspominałem, jest 11 stopni za oknem, ja póki co se w domu siedzę, ale nie omieszkam wyjść później sobie, przejść się gdzieś połazić, bo no głupi by tylko z pogody nie skorzystał, taka jest prawda. Ajajajajaj, kurde, byłem tak blisko. 7 kurde samolotów było do końca. O kurde, nanotech upgrade jeszcze mamy. 45. Ja pierdziele, no co wy gadacie? Patrzcie na to, kurde, ładnie. Nie no, to autentycznie, no to my będziemy mieli ponad 50. Dobra, przepraszam, pomyliłem się. Będziemy mieli na pewno ponad 50 HP pod koniec gry. Jest! Mamy to! Mamy to! Okej, okay, czyli chyba musimy się dostać teraz do jakiejś świątyni, która tam jest po drugiej stronie. Explore Vogal Caves. A, no ta, trzeba będzie jaskinie tych Vogal troszeczkę, że tak powiem, poeksplorować. Oczywiście nie zapominajmy o swingshocie, który jest tutaj bardzo ważny. Mechanika z swingshotem jest epicka. I mamy ponad 100 tysięcy śrubek, ja pierdziule, no kurde, no to jest, to są piękne zapasy, nie będę tego ukrywał. We closed these caves off years ago. Too many dangers, too many deaths. Perhaps that Omnisoaker will ward off the Tetramites. You two all right in there? Looks like the door rusted right off its track. I'll try to get it fixed, but it might be a while. Try breathing real shallow-like. Well, looks like the only way out is in. What do you think? Okay, otrzymaliśmy Omnisoaker, dobra. Jak my mamy korzystać z Omnisoakera? Powiedzcie mi teraz. Jak ja mam korzystać? Powiedzcie mi, no. Dobra, i teraz Omnisoakerem, jak widzicie, mogłem ogarnąć troszeczkę wody. Dokładnie tak. I dostać się dalej. Kurde, powiem wam szczerze, dopiero co się uczę mechaniki z tą nową bronią. Więc przepraszam, jeżeli będę troszeczkę za bardzo siedział cicho, ale no chcę po prostu ogarnąć troszeczkę mechanikę tej broni. Nie będę tego ukrywał. Oh shit, oh shit, oh shit, oh shit. Jebane termity mnie kurwa dopadły, ja pierdzielę. Aha, i teraz odwróciłem uwagę tych termitów, zajebiście. Elegancko, dobra, to widzę, na czym to już polega.
Ratchet, bravo! Dobra, tam nam otworzyli ścieżkę. I tu nam otworzyli ścieżkę, więc dobra, najpierw zobaczmy, co tutaj jest. O, Zani jest! O kurde, ale żem Trigena zrobił! Trigena dla osób niewiedzących, czyli Trig, innymi słowy. A Trigen wywodzi się od Trigenów z Far Cry'a pierwszego. Oh shit, oh shit, oh shit, oh shit, oh shit. Dobra, lecimy stąd. Na pełnej kurwie, spierdalamy stąd. Dobrze. O nie! No to trochę słabe było, nie będę tego ukrywał. Dobrze jest. O kurde, w końcu. Dajcie mi spokój z tymi jebanymi termitami. No nie gadaj, że znowu. O, o Jesus. Bombs away. Dawaj, 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 Azimut, szybciej! Did it, Ratchet! Well done! Come on! The Obsidian Eyes, right this way! Okej, czyli znaleźliśmy lokację Obsidian Eyes, zajebiście. Dobra, uciekliśmy od tych jebanych termitów, nareszcie. Nawet nie wiecie, jak ta muzyka, która leci, kiedy oni się pojawiają, działa mi na nerwy. Autentycznie, ja już mam wtedy schizę w mózgu, no nie? Ale mówiąc na temat tej lokacji, no, kolejna świetna lokacja, jeżeli chodzi o grafikę, udźwiękowienie oraz, no, fabularne miejsce, co nie? I teraz, tak jak widzieliście, generał Azimut zwrócił uwagę na to, że jesteśmy niedaleko już Obsidian Eye, czyli obsydianowego oka, więc Zoni Temple. Czyżby to była świątynia Zoni? Czyżby tutaj było dużo Zoni, których moglibyśmy oczywiście zebrać? Nie no, ja oczywiście się pokuszę na uratowanie kolejnego Zoni, nie żeby coś. Ale najpierw, żeby takiego Zoni uratować, to najpierw on musi być. A na razie to ja niestety nie widzę żadnego Zoni, więc trochę Lipton Iced Tea, że tak powiem. Fulcrum's star's cracked. We may not be able to get a signal. Stand by for system uplink. Clay! Ratchet, how did you find me? You kidding me? You think I'd leave my best pal out here alone? Who is that behind you? Is that a Lombax? Yeah, this is General Azimuth. He's been helping me look for you. Just send me your coordinates and we'll pick you up. Signal integrity 33%. Ratchet, I need your help. Orvis is in trouble. You must go to Xanathar and confront Dr. Nefarious. Xanathar? Dr. Nefarious hasn't set foot on that rock since his station was completed 2 years ago. Then that is when you must confront him. Head to the Tomley outpost and look for a time portal. Please, save my father. Father? What's going on? You cannot hide in the broom closet forever, Sigmund. Orvis needs our help. Now, can you synthesize a time portal on Xanathar? I suppose I could use the oscilloscopic entanglement modulator to create a vacuum of negative energy, theoretically creating a traversable wormhole. Time rift stabilized. Ta-da! My nav unit's correct. Our ships are right on the other side of this wall. Okej, moi drodzy, tak więc jak mogliście zauważyć, chłopaki skontaktowali się z Clankiem z tej cutscenki, która miała przed chwilą miejsce. I okazuje się, że Clank każe nam skonfrontować się z Nefariusem, który obecnie siedzi
w przeszłości na Zanifar. Znaczy, przepraszam, nie siedzi w przeszłości, tylko musimy cofnąć się do przeszłości, czyli na planecie Zanifar, by skonfrontować się z Nefariusem. Tak więc, zanim to uczynimy, ja idę do kibla, bo muszę się załatwić. Dobra, jestem z powrotem. Szybka synchronizacja, żeby nie było przypału. Dół, góra, dół, góra, dół, góra, dół, góra, dół, góra. I jedziemy z Koksem. Za generałem Azimutem. Gdzie on tutaj nas zabrał? I'll meet you on planet Zanifar. Musimy teraz dostać się do Tombly Outpost na planetę Zanifar. O, jeszcze przy okazji jesteśmy zajebistym eksplorerem. Przynajmniej tak Trofka sugeruje. Tak więc, no cóż, możemy opuścić tę lokację, możemy opuścić ten rezerwat i spierdalać stąd. Tak więc, sayonara, adios muchachos. Było bardzo fajnie, że tak powiem, zwiedzić planetę Lumos. Nie będę tego ukrywał. Ratchet, there's something I haven't told you about the clock. If we succeed, if we turn back time and stop Tachyon, the present as you know it will no longer exist. You mean I won't remember Clank? I mean, you will never have met him in the first place. The clock may offer some kind of temporal immunity for those who use it, but well, there are no guarantees. If this is my only chance to save my family, I have to take it. Good. Now don't be alarmed, but I just picked up Forcelon's signature not far from our location. I'll distract him while you head to the outpost, and remember, if Orvis is alive, it's imperative that you get the clock's location from him. Good luck! Oh yeah! Musimy teraz uratować Quarka w Agora... Agorians? Coś takiego, dobra. W każdym razie, jak mogliście zobaczyć, tutaj była... Too good. Somehow they got the idea that I'm some thrill-seeking warrior with a thirst for battle. Well, did you tell... Czy ja mogę cokolwiek powiedzieć, czy będzie mi non-stop przerywane? Dobra. Friends! Listen, I'm in a lot of trouble. They've entered me in their... Dobra, zamknijcie mordy, bo ja chcę tutaj coś powiedzieć. Więc tak, po tym jak wyleciliśmy z planety Lumos... Message received. Work out. Zamknijcie mordy. Chcę wytłumaczyć cokolwiek. Po tym jak wyleciliśmy z planety Lumos, Azimut przed chwilą z nami się skontaktował i nie wiem, czy on straszył Ratcheta, czy w pewien sposób chciał mu powiedzieć, że jeśli cofną się oni w czasie, to jest spora szansa, że może on nigdy nie poznać Clanka. I oczywiście Ratchet zdaje sobie z tego sprawę, ale nie powstrzymuje to jakby od jego decyzji. I no cóż, w ten oto sposób kontynuujemy dalej nasze przygody. Tyle mogę od siebie powiedzieć. O, mamy 11 na 40 zoni uratowanych, dobra. I teraz tak, mamy dostać się do planet Zanifar. Czy to jest ta planeta? I have detected shield induction satellites surrounding the planet. The only way to disable them is to remove the Versa fuse from the front of the satellite. A, potrzebujemy jednego zoni, żeby tam się dostać, tak? To da się zrobić, tylko kurde, będziemy musieli wtedy na mniejszą jakąś planetę się dostać. To się da zrobić, oczywiście, że tak. Tak więc elegancko w takim razie. Zobaczmy zatem, czy tutaj gdzieś zoni będzie jakiś. Tak więc przemierzmy morza i oceany. Co z tego, że jesteśmy na kurde planecie innej. A, teraz musimy tutaj unicestwić 25 przeciwników, dobra. Okej. To brzmi na łatwe zadanie, nawet bym powiedział, że bardzo łatwe. Jeżeli to oczywiście jest tylko unicestwienie tych 25 przeciwników, bo jeżeli to jest coś więcej, no to trochę słabo, nie powiem, że nie. Ale no, nie mogę tutaj jednak zignorować sytuacji, że jeżeli dzisiaj skończymy sobie sesję, to będziemy bardzo, ale to bardzo blisko już końca gry. Tak więc no już za jakiś czas będziemy sobie kończyli tę serię. Co z tego, że wy dopiero pierwszy odcinek będziecie widzieli 31 marca, a drugi będziecie widzieli 2 kwietnia, dlatego że to leci co 2 dni. No ale przynajmniej tą serię sobie zakończymy i myślę,
mam nadzieję, że teraz oczywiście nie wyjdzie co innego w tym roku, że w tym roku na spokojnie sobie będziemy mogli jeszcze parę innych gierek z serii Ratchet & Clank ogarnąć. Tylko oczywiście na razie będziemy robili gry z sagi Future, ponieważ why not? Poza tym, tak jak mówię, ja wolę serię Ratcheta robić trochę nie po kolei i wolę nagrywać gry, które były bardzo, ale to bardzo mało nagrywane w Polsce. A jak już były, to może chcę po prostu trochę z lepszą jakością tutaj wejść. Nie będę tego ukrywał. Oczywiście nie mówię, że ja mam najlepszą na świecie jakość, ale no wiecie o co chodzi, no. Mam nadzieję, że rozumiecie, a jeżeli nie, no to nie wiem, jak to inaczej mogę wytłumaczyć. Bo nie chcę, żeby to w jakikolwiek sposób chamsko zabrzmiało, że ja się tutaj, nie wiem, wywyższam czy coś, bo nie na tym to polega, jakby... No wiecie, no. Ja się nigdy z reguły nie wywyższałem ani nic, więc... Dobra, przestań się tłumaczyć. Dobra, szukamy ostatniego przeciwnika. Gdzie jest ostatni przeciwnik? Taś, 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 taś! Chodź tutaj, koleżko. Nie uciekniesz przede mną. O, widzicie? Jest i frajer. Ale tutaj nie ma żadnego Zoniego? Serio? Myślałem, że to jakiś Zoni będzie, a tutaj tylko... no to ja niepotrzebnie tutaj przylatywałem. A, tutaj musimy polecieć. Dobra. A przez chwilę myślałem, że kurde miałem tam polecieć, okej. Dobra, to ja popierdoliłem, nie żeby coś. Okej, więc jesteśmy obecnie w hangarze, ale ogólnie znajdujemy się na Agorian Battleplex, coś takiego. Tak ta lokacja się nazywa. Chyba nawet będzie tu napisane. Tak, Agorian Battleplex. Okej. Więc teraz, moi drodzy, idziemy uratować kapitana Quarka. Siemano, witam bardzo serdecznie. Ja jestem ten słynny Ratchet. Co prawda nie ma ze mną klanka, no ale spokojnie, ja chyba wam też wystarczę, tak przynajmniej mi się wydaje. I teraz tak, idźmy sobie tutaj w zasadzie, bo czemu by nie. I lecimy na tournament. Championship 1 i Championship 2. Dobra, no to jedziemy z koksem. Battleplex Arena i musimy unicestwić 5 przeciwników. Okej, tak więc ta arena bardzo mi przypomina Jacka Trójeczkę i początek gry, jak pamiętacie, w Spargus City, gdzie to byliśmy sprawdzani, żebyśmy mogli jakkolwiek dostać paszport, byśmy mogli przebywać w Spargus City. Bo jak pamiętacie, Deimos nie chciał nam na początku uwierzyć, że jesteśmy jakkolwiek wiarygodni i chciał nas, że tak powiem, no, chciał się nas pozbyć, no. Co tu mogę dużo mówić. Ale na szczęście potem, jak sami pamiętacie, okazało się wszystko zupełnie inaczej. A zresztą, jeżeli ktoś nie oglądał, to zapraszam obadać mój let's play w takim razie. Polecam bardzo serdecznie, bo ja na swoim kanale mogę siebie reklamować. Wiecie co? Construction Bomb chyba tutaj załatwi sprawę, tak mi się wydaje. To wystarczająco załatwi sprawę. Nie no, autentycznie, no normalnie arena jak z Jacka Trójki. Oh,
Ja pierdzielę, ej, dajcie mi spokój już. Dajcie mi spokój. Dobra, padli wszyscy. Dobrze. Yes. Chyba żeśmy pierwsze mistrzostwa wygrali, z tego co widzę. Dokładnie. Elegancko. Teraz tak. Robimy to. Okej, okay, zaczynamy od początku i teraz znowu musimy się naparzać z tymi tutaj śmietnikami. Zobaczmy, co oni będą mieli ciekawego dla nas przygotowane. Teraz widzę, że mamy dodatkową przeszkadzajkę, a mianowicie ten krater z lawą, który tutaj jest. I przy okazji to, że ja widzę tutaj roboty są trochę sprytniejsi, ponieważ teraz używają oni, żeby was nie skłamać, jak widzicie, tej mechaniki z przyciąganiem nas. Ale to nie będzie długo trwać. Mogę wam to zagwarantować. Okej, pierwszy etap mamy ukończony. To ja zaraz w ostateczności użyję właśnie tej laserowej broni, którą tutaj mam. A wypadałoby ją użyć, czyli dokładnie Plasma Strikera. Ciekawe, czy Plasma Striker będziemy mieli za niedługo zupgrade'owany. Wypadałoby troszeczkę expa zebrać. Jako tako jeszcze się trzymamy. Ale to się może za niedługo zmienić, bo znając mnie zaraz jakiś kurde no coś durnego odpierdzielę, no. Nie oszukujmy się. Zaraz kurde wydarzy się, że przeciwnicy wyskoczą mi na mordę i spanikuję i dopiero będzie ambaras. Mówiłem. Wiedziałem, że tak będzie. Ja coś czułem, że za dobrze mi szło. Za dobrze mi szło w tej pierwszej rundzie. No to cóż, runda druga w takim razie. Runda druga V2. Okej, okay, jesteśmy przy ostatniej rundzie, proszę państwa. Ostatnia runda. Zobaczymy, co teraz tu się będzie odpierdzielać. A ja już widzę, że kurde grubo będzie. Oj, będzie grubo. Dostawcie mnie w spokoju już. Co ja wam zrobiłem? Ja tylko chcę uratować Quarka i stąd spadać. Czy naprawdę ja tak wiele potrzebuję od życia? Czy naprawdę uratowanie tego kurde ulańca to jest naprawdę jakiś, nie wiem, problem? No jak widać dla co po niektórych to jest problem, to ogromny. Jest i za oni przy okazji. Kolejny zresztą. Chyba będzie 12 albo 13. Okej. To kiedy Quarka uratujemy? Aha, czyli tutaj musimy odbijać bomby, dobra. Na tym będzie polegało. No to trochę, to chyba będzie łatwe, tak mi się wydaje. Dawaj, no puszczaj bombę. No jak tam, mordeczko? Dawaj.
Okej, dobra, tu może pójść już nie tak trochę. Oh shit! Oni sami się swoimi bombami wykańczają, to jest kurde piękne. Proszę bardzo, niewiele trzeba było, żeby ugrać tą rundę, tak więc zero challenge'u, zero jakiegokolwiek challenge'u.